Z wielką przyjemnością przedstawiam dziś Państwu pana Boba Spańskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Amerykańskiego przedsiębiorcy, działacza społecznego i równocześnie człowieka, który chce zmienić nasze miasto na lepsze. I nie tylko nasze miasto. Co się stało, że właśnie we Włocławku postanowił Pan kandydować do Senatu? Ja się spotykam bardzo często z tym pytaniem i to jest w sumie bardzo ciekawe pytanie. Ale wydaje mi się, że odpowiedź na nie jest jeszcze bardziej ciekawa. Mam tu paru przyjaciół, bliskich przyjaciół, ludzi, których poznałem poprzez moje różnorodne biznesy, przedsięwzięcia, które robiłem w kraju i za granicą. I od pewnego czasu namawiano mnie, żebym wykorzystał swoją energię i talent, doświadczenie i kontakty w zmienieniu, w dokonaniu zmiany ziemi, tej ziemi. Ja nie chcę, że tak powiem, bardzo górnolotnie, tak powiem, używać górnolotnych stwierdzeń. Niemniej jednak ta misja, którą jak gdyby zaszczepił w naszych sercach święty Jan Paweł II, odgrywa dużą rolę w moim życiu. Powiem szczerze, że ja z żoną i z wtedy 3-letnim synem miałem olbrzymie szczęście mieć bezpośredni kontakt z Janem Pawłem II w Rzymie w 1980 roku. I to w dużej mierze jak gdyby kieruje moim życiem, nie tylko moim życiem, naszej całej rodziny. Ale żeby odpowiedzieć Pani na to konkretne pytanie, ja z natury rzeczy podejmuję się trudnych wyzwań, trudnych przedsięwzięć. I słysząc o problemach, jakimi boryka się Włocławek, wpisuje się to fantastycznie w bardzo trudne, niemniej wykonalne zadanie. Włocławek, będący, tak powiem, na czarnej liście, jeżeli chodzi o bezrobocie, po prostu przeraża. Jeżeli sam powiat włocławski jest, tak powiem, na przedostatnim miejscu, jeżeli chodzi o bezrobocie, gorsze wyniki ma tylko Warmia Mazury, no to po prostu głowa boli. Tym bardziej, że tu jest olbrzymi potencjał, tu mamy autostradę, tu mamy, tak powiem, dostęp do szlaków transportowych, no jest wymarzony. Dlaczego tak się dzieje? Temu trzeba się bardzo poważnie przyjrzeć i dokonać zmian. Także to mnie jak gdyby zmobilizowało, że w momencie, kiedy podjąłem decyzję, że jak gdyby moją karierę biznesową czas z niej, że tak powiem, przejść do innego wymiaru, wymiaru dzielenia się swoimi doświadczeniami z narodem, z którego się wyszło i o tym, o czym głośno się ostatnio mówi, powrotu Polonii z bagażem doświadczeń i kapitału. Włocławek wydał mi się naturalnym, co zresztą potwierdzają moje liczne spotkania z mieszkańcami Włocławka na ulicy. Oni jak najbardziej potwierdzają, że ta decyzja była słuszna. Trudno jest mieć reprezentanta tego rejonu na wiejskiej, w Senacie, który jest marzycielem tylko. Ja pozwolę sobie, że tak powiem, zaczerpnąć z wywiadu, który obecny inkumbent senator udzielił jednej z gazet lokalnych, gdzie on mówi o swoich marzeniach, o tym, że chciałby, on marzy o nowym dworcu PKP. No, powiedzmy sobie szczerze, 10 lat to wystarczająco czas na spełnianie marzeń, a nie na marzenia. Czy włocławianie mają zamiar, tak powiem, mieć marzycieli, czy chcą mieć ludzi, którzy sprawiają, że ich życie jest lepsze, że ono jest bogatsze, że jest wygodniejsze. Ja należę do tej kategorii tak zwanych doers. Ja robię sprawy. Marzenia rzadko. Ja po prostu, jeżeli marzę, to je realizuję. Także stąd się wzięła w ogóle koncepcja, że jednak Włocławek, a nie inne miejsce w Polsce, bo tu jest połączenie piękna danego przez przyrodę, przecież kwestia zalew, kwestia tereny rekreacyjne, no fantastyczne. Niejedno miasto mogłoby pozazdrościć tego rodzaju lokalizacji, a z drugiej strony totalne zapomnienie, jeżeli chodzi o ludzi, którzy kierują napływem nowych przedsięwzięć, nowych finansów. Także mam nadzieję, że jeżeli włocławianie będą chcieli udzielić mi poparcia i będą chcieli, że tak powiem, mieć osobę, która wie, jak te rzeczy zrobić, to oddaję się do dyspozycji.
osobę, która wie, jak to zrobić. Nie kryję, że sporo o panu poczytałam i wiem, że bardzo wiele osób, mimo że być może nie są skłonni przyznać Telewizji Polskiej racji, jeśli chodzi o to, że w 1994 roku zawarła z panem kontrakt na 25 lat na to, żeby to właśnie za pana pośrednictwem była transmisja telewizji Polonia do Ameryki Północnej, Południowej chyba też, to jednak twierdzą, że jest pan wyjątkowo rzutkim biznesmenem, skoro do takiej umowy pan doprowadził. Proszę powiedzieć, jakie są w ogóle pańskie doświadczenia w biznesie? Znaczy, cieszy mnie bardzo, że pani poczytała na mój temat. Mam nadzieję, że nie była to zbyt nudna lektura. Nie no, skąd wręcz przeciwnie. Ja mogę, ponieważ poruszyła pani temat kontaktu z Telewizją Polską, to jest bardzo ciekawy temat, bo to jest taki temat, który się wpisuje w pewną naszą polską przywarę. Przywarę polegającą na tym, że jest takie polskie powiedzenie, które w Ameryce, powiem szczerze, nie ma racji bytu, ale ja, ponieważ jesteśmy w Polsce, pozwolę sobie zacytować. Murzyn zrobił swoją robotę, murzyn może odejść. Zbyt wiele przedsięwzięć jest zrobionych na zasadzie, że się znajduje frajera, który wykonuje czarną robotę, a następnie jest grupa dobrze umocowanych, którzy tą pracę przejmują za bezcen. Tak się złożyło, że moja rzutkość biznesowa polegała tylko na jednej znajomości faktu, że taka sytuacja może zaistnieć. Ja wiedziałem, wchodząc w relacje kontraktowe z Telewizją Polską, że ja wykonam swoją pracę. Nie było w mojej świadomości żadnych najmniejszych wątpliwości, że ja nie podołam. Wiązało się to z olbrzymi nakładami. Przecież, powiedzmy sobie szczerze, w roku 1994 Telewizja Polska mogła sama zająć się tym tematem, ale nie chciała podjąć ryzyka biznesowego, które wiązało się z rocznym kosztem jedynie transportu sygnału TV Polonii do Ameryki ponad 3 milionów dolarów. Szukali, powtarzam słowo, frajera, który to sfinansuje. Tak się złożyło, ja byłem jednym z trzech oferentów, więc przez rok trwały negocjacje i moje warunki, które przedstawiłem Telewizji Polskiej, były najbardziej korzystne i były jak najbardziej fair. Powiem szczerze, że nawet bardzo wnikliwa kontrola Najwyższej Izby Kontroli, która była chyba w roku 1999, uznała, że warunki finansowe, jakie Telewizja Polska wynegocjowała z moją firmą, były jak najbardziej nie tylko korzystne, ale wyjątkowo korzystne dla Telewizji Polskiej w tamtym okresie czasu. Oczywiście krytykowany jest czas, okres umowy, 25 lat. Dodam, że gwoli informacji jest to umowa na 25 lat z opcją na przedłużenie na następne 10, o czym się specjalnie głośno nie mówi, ale tak jest zapisana umowa. Dodam, że wchodząc w negocjacje z Telewizją Polską, moją propozycją nie było 25 lat plus 10, było 99 lat. Była umowa na tak zwaną dzierżawę wieczystą. Jeżeli ja jestem przygotowany włożyć nakłady idące, jak się okazało, w dziesiątki milionów dolarów, to ja nie oczekuję, że za rok, dwa, czy jak już wydam te pieniądze, przyjdą chętni, którzy będą chcieli, okej, no Murzyn zrobił swoją robotę, Murzyn może odejść. A dokładnie tak się stało. Na szczęście w tych perturbacjach, które tak naprawdę nastąpiły w roku 2006, decydentem czy rozwiązanie konfliktów był sąd nie w Polsce, ale w Nowym Jorku. I z olbrzymią satysfakcją mogę stwierdzić, że w zeszłym roku, w 2014, wygrałem proces z Telewizją Polską, który był, od którego decyzji Sądu Federalnego w Nowym Jorku była złożona apelacja przez obie strony, przez Telewizję Polską i przez moją firmę. I te apelacje zostały oddalone, wyrok jest prawomocny i notabene Telewizja Polska zapłaciła mojej firmie odszkodowanie. Anegdotą w tym wszystkim może być fakt, że w roku 2014 w mediach ukazały się informacje, że Telewizja Polska wygrała proces hiszpański. Miałem przyjemność kontaktu z dyrektorem Biura Prawnego Telewizji Polskiej. Zapytałem się go wprost, jak to się dzieje, że firma, która
przegrywa proces, dostaje odszkodowanie od firmy, która niby wygrała ten proces. Tak? Ale to widocznie jest taka polska specyfika. Fakt jest jeden, że sąd niezależny, prawdziwie niezależny sąd w Nowym Jorku, stwierdził, że Telewizja Polska naruszała umowę z moją firmą. I to jest może mało chlubny moment dla Telewizji Polskiej, ale to już mamy, tak powiem, jak gdyby ten czas minął. Ja liczę na to, że Telewizja Polska wyciągnie wnioski z tego, co miało miejsce. Poza tym dodam jeszcze jedną bardzo ważną sprawę dla tych, których to interesuje. Ja zakładam, że widzów może to interesować, że w tej pamiętnej i opisywanej w różnych kolorach umowie jest klauzula, która pozwala Telewizji Polskiej zerwać umowę. Dokładnie, nie jest coś takiego, że ta umowa nie jest zerwana, tylko jest jeden warunek. Ale odszkodowanie 20 milionów dolarów. Nie, to nie jest prawda, to nie jest prawda. Nie ma mowy o żadnym odszkodowaniu. Może zerwać umowę pod jednym warunkiem. A warunkiem jest, jeżeli ja to się z tej umowy nie wywiązuję. I proszę Państwa, no problem jest taki, że ja się wywiązuję. I to jest największy problem mojego partnera, będącego telewizją, no bo jeżeli ja się wywiązuję, to oni nie mogą zerwać. Ja uważam, że jest to rzeczą naturalną, że gdybym ja się nie wywiązywał, no to mnie już w tym biznesie nie było. Ale mam taki zwyczaj, że czegoś się podejmuje, to wywiązuje się do ostatniej kropki nad i. Także nie wiem, czy to wyjaśnia sprawę Telewizji Polskiej, ale być może. Z pewnością. Od spraw biznesowych przejdźmy jednak do spraw dla mnie w tym programie bardziej istotnych, czyli konkretnie do Pana. Gdzie Pan aktualnie mieszka? Stany Zjednoczone, Kanada, Monako? Znaczy, na stałe jestem zameldowany w Monako i spędziłem tam ostatnie 11 lat. To się dzieje w gruncie rzeczy przede wszystkim z powodu internetu. Monako jest, tak powiem, bardzo sympatycznym miejscem. Jest fantastyczny klimat. W sumie człowiek ociera się o bardzo ciekawych ludzi. Jest koncentracja bardzo ciekawych ludzi, którzy są, że tak powiem, kapitanami olbrzymich biznesów na świecie. Ja miałem przywilej bycia członkiem Ambassadors Club of Monaco. To jest taki klub ambasadorów Monako, w którym członkami są autentycznie giganci biznesu. Ja nie mówię tego dlatego, żeby uważać, że jestem sam gigantem, bo daleko mi pewnie do... No ale coś w tym musi być, skoro został pan członkiem klubu. Ja myślę, że to bardziej, tak powiem, moi przyjaciele, którzy mnie zachęcili do tego, żeby być. Ale fakt jest taki, że jest to wyjątkowe miejsce. Wyjątkowe miejsce, które dla człowieka, który bywa w innych miejscach, związany z innymi krajami, tak jak ja z Polską, daje bardzo wiele do myślenia. Daje do myślenia, ponieważ wbrew przyjętej jak gdyby teorii, że w Monako się nie płaci podatków, płaci się Monako podatki. W Monako płaci się podatki i VAT, który wynosi obecnie 20%, dokładnie tyle samo co we Francji. Płaci się podatki korporacyjne. Jedną rzeczą nie płaci się podatków PIT, personalnego podatku od dochodów. I to jest jak gdyby wyjątkowym przebudzeniem dla osoby, która widzi, że państwo, jakkolwiek ono jest małe, funkcjonuje fantastycznie, nie ściągając daniny od osobistych dochodów swoich obywateli i rezydentów. Tu jest ciekawa sprawa, bo to się wiąże na przykład z tym, że ja, wgłębiając się w sprawy ekonomii i polityki właśnie w Polsce, miałem okazję poznać profesora Roberta Gwiazdowskiego, który jest uznanym autorytetem, jeżeli chodzi o właśnie ordynację podatkową i ekonomię. I on swoją habilitację zrobił właśnie na temacie naprawy finansów publicznych Rzeczpospolitej. I ku mojemu olbrzymiemu zdumieniu, tudzież fascynacji, aprobacie, on jest orędownikiem zlikwidowania w Polsce PIT-u. Ja jestem jego wyznawcą. To jest po prostu to, co proponuje Gwiazdowski, profesor Gwiazdowski, to jest prawdziwe lekarstwo na to, żeby z Polski zrobić kraj mlekiem i miodem płynący. I mam nadzieję, że w spotkaniu, które się zbliża 9 października wrocławian z profesorem Gwiazdowskim, które zaplanowane jest na godzinę 18 w hotelu Victoria, na które serdecznie zapraszam wszystkich widzów zainteresowanych tematem ekonomii, podatków i jak
co z Polski można zrobić, to jak gdyby jest wyjątkowy, wyjątkowy moment. A swoją drogą, znaczy moje firmy, moje działania w Kanadzie i w Stanach, ja tam przeżyłem blisko ponad 20 lat, jeżeli chodzi o Kanadę. Jest to fantastyczny kraj. Ja myślę, że to jest jeden z najlepszych, najlepiej rządzonych państw na świecie i wydaje mi się, że wzorce, które można wyciągnąć, które można zaczerpnąć z Kanady, powinny w dużej mierze być zaaplikowane właśnie w Polsce. Kanada była pierwszym pańskim krajem po wyjeździe z Polski? Znaczy, ja z żoną i z 3-letnim synem, żeśmy opuścili Polskę w listopadzie 80 roku, przeszliśmy przez obóz dla uciekinierów. Obóz dla uciekinierów we Włoszech, w Latinie, który był, no było to piekło na ziemi. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, co to był obóz w Latinie. Po prostu było to najgorsze miejsce, najgorszy obóz, ale jedynym benefitem tego obozu było to, że władze konsularne, które były zaangażowane w emigrację ludzi, którzy byli w tym obozie, zdawały sobie sprawę z fatalnych warunków, które tam panowały. I ten okres oczekiwania na emigrację był jednym z najkrótszych w Europie. Później w Kanadzie spotykało się ludzi, którzy przeszli obozy w Niemczech czy w Austrii, no to ich życie w tych obozach, w cudzysłowie w obozach, bo w Austrii na przykład rodziny mieszkały w pensjonatach w Alpach, były rozsyłane, także była to pewnego rodzaju sielanka. Takżeśmy przeszli, ten start był bardzo ciężki. Jak wspomniałem, to był wtedy czas, kiedy w Wigilię lub w okresie Świąt Bożego Narodzenia mieliśmy okazję być na audiencji z Janem Pawłem II, który wlał dużo otuchy w nasze serca i pobłogosławił mnie, żonę i syna na naszej nowej drodze. I wydaje mi się, że to błogosławienie do dzisiaj nie tylko działa, ale mam nadzieję, że będzie dalej. I stamtąd żeśmy wyemigrowali właśnie do Kanady. Zresztą takim dosyć znamiennym lotem, bo żeśmy lecieli w dniu 13 kwietnia samolotem DC-10, który wtedy miały tendencję, że im się odrywał silnik na stateczniku pionowym. Także przyznam szczerze, była to wyjątkowo stresujący ten, bo ja łączyłem tą datę 13, tu lecimy DC-10, Boże, czy to już jest, czy to jest to. Ale okazało się, że wszystko się odbyło szczęśliwie. I tak żeśmy rozpoczęli życie w Kanadzie tego 13 kwietnia. Także od tego, w sumie od tego lotu mam dużą sympatię do tej cyfry. Także to też się wiąże, że okręg 13 jest mi bardzo bliski. Bardzo bliski. No właśnie, z tą samą żoną, z tym samym synem znalazł się pan w Kanadzie. Jesteście cały czas rodziną. Proszę mi powiedzieć, co zdecydowało o tym pańskim sukcesie w biznesie? No bo rozumiem, że jako osoba spoza Ameryki musiał pan przyzwyczaić się nie tylko do tego zupełnie innego stylu życia, bycia, ale przede wszystkim przejść pewnie niełatwą drogę, żeby osiągnąć sukces. Emigracja nie jest łatwa. Nikt, kto przeszedł drogę emigranta, nie powinna, czy to jest bardzo ciężkie zmaganie się z wszystkim, co jest nowe, z uzyskaniem akceptacji, z wejściem w nowe społeczeństwo, w nową kulturę. Ja myślę, że jeżeli mówimy o tym, że odniosłem sukces, no nie chcę udawać jakiejś fałszywej skromności. Poszczęściło nam się w życiu, jeżeli pod tym względem będziemy patrzeć, bo jesteśmy finansowo niezależni. Ja z wykształcenia jestem architektem i pracowałem po 2 tygodniach od wylądowania w Kanadzie. Już znalazłem pracę w swoim zawodzie jako młodszy architekt, junior architect w firmie. Myśmy wylądowali w Montrealu, potem żeśmy lecieli do Alberty i w stolicy takiej prowincji. Stany są w Stanach, a prowincje są w Kanadzie. Prowincja Alberta, stolicą jest Edmonton. I w tym Edmonton to było jakby nasze docelowe miejsce, ponieważ to była wtedy prowincja, która ciągle jeszcze miała jakiś wzrost ekonomiczny. To był ten rok 81, to był taki rok kryzysowy też, jeżeli chodzi o ekonomię. I po 2 tygodniach szukania pracy, tylko przez moją determinację,
ja tą pracę dostałem. I pamiętam, że takim bardzo ważnym, kluczowym elementem dostania tej pracy była moja deklaracja, że będę pracował za darmo. Ponieważ do każdej firmy architektonicznej, której się udałem, to każdy podziwiał, no, był pełen uznania mojego portfolio architektonicznego, które tam miałem, jakie projekty robiłem i tak dalej. Ale padało pytanie, że no, wszystko jest cacy, tylko ja nie mam kanadyjskich doświadczeń, Canadian experience. I ja, usłyszawszy to raz, no, skuliłem ogon i ze spuszczoną głową opuszczałem te biuro architektoniczne i tak zdarzył się jeden, drugi, trzeci. Za piątym razem spojrzałem w oczy szefowi firmy, pamiętam nazwę tej firmy, Bitter of Holland Architects. Spojrzałem i powiedziałem, że no rozumiem, ale czy pan, panie Bitter, pozwoli mi pracować u siebie za darmo? Chodziło, żebym dostał, w końcu zebrał te doświadczenia kanadyjskie w końcu. I on z uśmiechem spojrzał na mnie i mówi: a czy $1700 na miesiąc ci wystarczy? Na co ja odpowiedziałem z okrzykiem radości, $1700 znacznie lepiej niż za darmo. Także tak, to była moja pierwsza praca. Na szczęście te $1700 bardzo szybko zaczęło rosnąć. Niemniej jednak architekturą zajmowałem się przez w sumie niecałe trzy lata. A jednocześnie wsiąkłem, dosłownie wsiąkłem w giełdę papierów wartościowych. Po prostu pochłonęła mnie do reszty, a pochłonęła mnie z prostej przyczyny, że włożyłem za poradą jednego z przyjaciół, których tam poznałem, włożyłem małe pieniądze z taką pomocą firmy Merrill Lynch, która natomiast została w ostatnim kryzysie ekonomicznym, była na powietrzu z plight i została przyjęta przez Bank of America. I ten Merrill Lynch wpuścił mnie, specjalnie użyłem słowa wpuścił, w akcję kopalni złota. Też pamiętam nazwę, to jest niesamowite, bo to jest, mówimy o okresie ponad 30 lat. Culleton Lake Resources się nazywała ta firma. I jak ja zobaczyłem, że moje $1000 w przeciągu, załóżmy tam miesiąca, z niego zrobiły się 3000, a potem 5, to dostałem, tak powiem, totalnego amoku. Powiedziałem, ja tutaj pocę się po godzinach, po nocach, myślę nad koncepcjami architektonicznymi, a tutaj te pieniądze rosną jak na drożdżach. Ta giełda to jest w ogóle cud. No i w tym amoku zacząłem organizować pieniądze. Pożyczyłem tu, pożyczyłem tam, pożyczyłem od Merrill Lyncha i zbudowałem sobie takie pokaźne dosyć portfolio, jak na moje czasy, jako młodego emigranta, to były bardzo pokaźne. No i widziałem, jak ono wspaniale rosło, więc po prostu to było szaleństwo, fantastyczny okres. Tylko zdarzył się pewien mały krach i w przeciągu dnia lub dwóch straciłem wszystko, co miałem, plus byłem w długach. I to mnie totalnie, no, no zwaliło mnie z nóg. To była ruina i w sumie z dnia na dzień stałem się, znaczy już pracę miałem jako architekt. Serca do pracy już nie miałem, to jest jedna rzecz, no bo byłem zdruzgotany. Łatwe pieniądze zawsze miały w głowie. Ale po prostu byłem, no, no byłem bez grosza, byłem w długach, byłem totalnym bankrutem. A co żona na te pana różne działania życiowe? Znaczy, ona się wtedy zajmowała tylko wychowaniem syna? Tak, znaczy myśmy mieli szczęście, że w roku 82 roku po naszym przyjeździe urodziła nam się córeczka. Także mieliśmy dwójkę. Żona to jest wyjątkowa osoba. Znaczy mi się szczęście moje w biznesie czy w interesach to jest mała sprawa w porównaniu z tym, jakie mam szczęście, jeżeli chodzi o moją małżonkę. Po prostu to jest wyjątkowa dziewczyna, która jest przy mnie, dla mnie i to jest fantastyczny duch naszej rodziny. Wyjątkowa cierpliwość, wyjątkowe zrozumienie i wyjątkowe oddanie. Powiem coś takiego, że ona jakkolwiek przeżywała te dramaty, bo była ich świadkiem, to zawsze służyła mi jak gdyby oparciem i była taką otuchą, że jakoś z tego wyjdziemy, to nie ma dramatu, prawda? I to odegrało olbrzymią rolę. I z tego cierpienia, to jest w ogóle też taka ciekawa historia, może ona, jak się na to patrzy, jest ciekawa. Ja będąc totalnie finansowo złamany, cierpiąc, zastanawiając się,
czy będziemy mieli, tak powiem, na chleb na dniu jutrzejszym. Pewnej nocy wymyśliłem grę planszową, która była o giełdzie papierów wartościowych. A stało się to dlatego, że ja w desperacji poszukiwałem jakiegoś sposobu na wyjście z tego szamba, w którym się znalazłem. I wtedy w Kanadzie trzech przyjaciół pijących piwo w prowincji Ontario, gdzieś pod Toronto, wymyśliło grę planszową, która się nazywała Trivial Pursuit, trywialny pościg. I proszę sobie wyobrazić, że wszystkie media kanadyjskie trąbiły non-stop, pokazywali ich, że to jest największy hit w ogóle, jeżeli chodzi o gry, od czasu Monopolu i w ogóle chłopcy zarobili nie miliony, dziesiątki milionów dolarów. I to gdzieś ja tam w tych wiadomościach, w tych newsach słyszałem i tak dalej. Ale w pewnym momencie to wszystko się jakoś złożyło mi w całość i ja myślałem, i ja wymyśliłem w tej głowie swojej pod stresem tej giełdy i tego krachu, który nastąpił, wymyśliłem grę, te reguły, jak gdyby wizualizację tego, jak to można przełożyć na planszową grę, którą nazwałem Inwestor. Proszę zauważyć, że 2 lata później ta gra była największym hitem w Kanadzie. Ja byłem na tournée od Atlantyku po Pacyfik, stacje telewizyjne. A te dziesiątki milionów? No bo jak tam ci zarobili, to znaczy, pewnie pan też. Powiem szczerze, tak. Znaczy ja zrobiłem dobrych parę milionów dolarów z tej gry i ona przyniosła mi, ona zmieniła nasze życie. Znaczy kwestia, po prostu ta gra sprawiła, ona była największym hitem sezonu w 85 roku świątecznego, gdzie to jest w ogóle, jeżeli chodzi o gry planszowe, to święta Bożego Narodzenia, to jest temat, to jest czas, kiedy te gry się sprzedają, bo to jest jakby prezent pod choinkę, to czas rodziny spędzają razem i tak dalej. No i to zmieniło nasze życie, bo ja nagle z tego totalnie gołego, nie wiem czy powiedzieć wesołego, młodego człowieka stałem się jak gdyby, no miałem gołej jest zbyt wesoły wtedy, tak? Byłem bardzo wesoły, były to fajne czasy. No i potem te pieniądze zainwestowałem w budowę firmy. A w giełdę wrócił pan jeszcze do tak, znaczy jestem cały czas. Znaczy, ja myślę, że ktoś, kto w ogóle obraca pieniędzmi, nie jest w stanie nie być, bo to nie jest kwestia, że się trzyma pieniądze w banku. Znaczy, oczywiście są ludzie, którzy robią to. Można oczywiście inwestować w obligacje, czy państwowe, czy, ale to nie o takie zwroty, tak powiem, jest gra. Tu chodzi o poważne zwroty. To jest kwestia, żeby produkować rocznie 20 lub więcej procent zwrotu, a to bez dużej ilości ryzyka i bez bycia na giełdzie po prostu nie ma miejsca. Co robią teraz pańskie dzieci? Bo rozumiem, że są już dorosłe. Więc, są po tych rocznikach. Tak. Znaczy, syn to już jest poważny dżentelmen. On, że tak powiem, w 39 lat. Również, znaczy, ze Stanów, gdzie zrobił MBA, studiował w Kanadzie, pod Toronto, w takim uniwersyteckim mieście, które się nazywa London. To nie jest Londyn w Wielkiej Brytanii, tylko Londyn w Ontario. I tam po zrobieniu licencjatu z finansów zrobił MBA, to jest Master of Business Administration. Zrobił to na bardzo dużej szkole biznesu w Houston, w Teksasie. I tam pracował w finansach jako, tak powiem, osoba zajmująca się finansami pewnej dużej międzynarodowej korporacji. A od paru lat mieszka w Monako i zajmuje się, tak powiem, sprawami związanymi z tym, czym ja się zajmuję. Po prostu wpadł na pomysł, że jeżeli tata robi to nieźle, to on będzie robił jeszcze lepiej. Także jest ze swoją partnerką, tudzież z córką w Monako, a córa, która miała zostać lekarzem, tak jak moja mama i brat, bo ja też miałem w ogóle być lekarzem, ale wyłamałem się z tradycji rodzinnej. Córka, mając zostać lekarzem, została żoną lekarza i obecnie niedawno celebrowaliśmy przyjście na świat jej czwartego dziecka, pierwszego syna. Mają 4 dzieci, w tym 3 córy.
No i najmłodszy właśnie, który ma w tej chwili 2 miesiące. Także jest duża radość i satysfakcja. W ogóle mieszkają w Chicago. A proszę powiedzieć, co rodzina na pański pomysł, by zbliżyć się bardziej do Polski, by pójść w polską politykę? Ja myślę, że zbliżenie do Polski zawsze było i to nie jest nic nowego. Ja myślę, że dla mnie z żoną jest ciekawym aspektem, że my wyczuwamy, że nasze dzieci, które nasz zięć, który jest lekarzem w Chicago, oni i córa mają w sumie nawet oni przemyślenia, że może fajnie byłoby jednak wrócić do Polski. Obydwoje mówią biegle po polsku, zresztą studia medyczne mój zięć robił w Warszawie na Akademii Medycznej. Także ja myślę, że oni są pełni uznania dlatego, że Polska jest dla nas bardzo bliska, zawsze była i będzie. Jeżeli chodzi o politykę, to jest pewien inny etap. To jest kwestia, ja uważam, że człowiek, który odniósł, i w cudzysłowie mówię sukces, ale jest spełniony w wielu dziedzinach życia, czy to jest rodzina, czy to jest biznes, czy to jest kariera zawodowa, w pewnym momencie dojrzewa do momentu, w którym mówi, ok, jak ja mogę przekazać swoją wiedzę dla dobra ogółu, nie tylko dla mojego dobra. Ja wyznaję taką teorię, że mężczyzna, oprócz tego, że obowiązkiem mężczyzny jest, prawda, posadzić drzewo, budować dom i mieć syna. No, udało mi się, okej? Akurat posadziłem nie jedno drzewo, wybudowałem nie jeden dom, syna mam jednego, teraz jednego wnuka. I jest czas, żeby zająć się pomocą społeczeństwu, którego się jest częścią. I wydaje mi się, że wykorzystanie tych doświadczeń, które mam, i wiedzy, i tej determinacji do działania versus marzeń, jak niektórzy marzą, ja myślę, że jest to właściwy czas i to jest właściwe miejsce, bo łatwo jest, że tak powiem, wejść w jakąś, nazwijmy to, politykę w miejscu, w którym wszystko jest cacy. Wszystko jest poukładane i wtedy to jest tak z tą moją umową z Telewizją Polską, że jak już Spański zrobił tą czarną robotę, już wydał tą bardzo dużą kasę, no to teraz my przychodzimy i my to przejmiemy i będzie fajnie, prawda? I w polityce jest też podobnie. Znaczy są ludzie, którzy wchodzą w czyjeś buty, które są już dobrze wychodzone i mówią, że to jest ich zasługa. Wypinają pierś do medali. To nie jest w porządku. I fajną jak gdyby nauką czy doświadczeniem ze strony amerykańskiej jest to, że polityków, przede wszystkim ludzie idą spełnieni do polityki. To jest podstawa. Oni nie szukają kariery poprzez politykę. Oni, to jest dla nich kulminacja, to jest ukoronowanie ich życia. I ja chciałbym właśnie przeżyć i zaoferować to, co mam, żeby to również było ukoronowanie mojego życia. Ja oczywiście nie mam 30 lat, czy ten mam swoje lata, mimo że może duch młody, to jednak metryka mówi swoje. I teraz sytuacja jest, ja mam może 5, może 10 lat, gdzie ja mogę wykorzystać wszystkie moce i to doświadczenie i wiedzę dla dobra ogółu. I dlatego stawiam się, tak powiem, do wyboru. Jeżeli włocławianie docenią to, że mają możliwość wybrania kogoś, kto będzie reprezentował ich interesy i będzie walczył i gryzł w ich interesie, to jestem do dyspozycji. Ale jeżeli okaże się, że stare przywary są górą, ja to przyjmę z pokorą, bo jedyną rzecz, którą można żałować w życiu, to jest to, że się czegoś nie zrobiło, czegoś nie spróbowało. Ja wyznaję taką zasadę. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że nie ostatnie przed kamerami telewizji Kujawy. Także do zobaczenia wkrótce. Dziękuję serdecznie Państwu. Przypomnę tylko pan Bogusław Spański, zwany Bobem. Za oceanem. Tak. Był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję Pani.